W stanie wojennym różne spotykały losy poszczególnych działaczy i poszczególnych członków komitetu. Ja o nich się wypowiadam. Ja dlatego, że porządkowałem dokumentację całą i ode mnie to wszystko jak gdyby zależało, proponowano mi na Urzędzie Bezpieczeństwa w roku 85 w lipcu, tu była w lipcu wielka kontrola i rewizja, z nimi współpracę. I w stoczni dyrektor mi to proponował, i w stoczni szef mój mi proponował. I żebym tylko wyraził zgodę i lojalność. Ja mówię, ale do kogo lojalność? Czy ty możesz mi powiedzieć, że ja źle pracuję? Jak źle? To wywal! I już! Ale to nie było takie proste. Oni chcieli posiadać dokumentację komitetu. Co to znaczy dokumentacja? Rysunki. Oni sobie wyobrażali, ktoś, to nie wiem kto, no Urząd Bezpieczeństwa, ja mogę odpowiedzieć za faceta, który ze mną rozmawiał. To był porucznik, nawet nazwiska swojego nie pamiętam, ale wiem, gdzie mieszkał. Mieszkał na ulicy Chlebnickiej. Porucznik. No i on, i jak ja wreszcie byłem i gdziekolwiek, to on nade mną miał zawsze pieczę. W różny sposób rozmawiał, i brutalny, i kulturalny, i obiecankach, i cacankach, i różnych rzeczach. Aresztowany byłem w 85, 13, w piątek września. Po ciągłe rozmowy były jeden temat. Wskaż, gdzie masz dokumentację, bo ktoś powiedział, że ja powielałem ją w 10 egzemplarzach. Donieśli do nich. Ktoś bał się z moich pracowników. No oczywiście, mówię, nie ma takiej dokumentacji, to jest bajka. No mówię, każdy robi na swój interes, na swoje potrzeby i pomnik budowany był społecznie. Nie dawali za to za wygrane i różnego rodzaju propozycje. Włącznie do tego, że ja zostanę zastępcą dyrektora stoczni.